Biorę się za malowanie podłogi w garażu. Krzesła już dokończyłem. Ogarnę sobie tą konstrukcję jeszcze pod spodem. Pomaluję, obszlifuję. Także działam sobie, nagrywam i tyle. Dojście jest. Lekki Saigon. Jadę. Musimy doczekać, kurde, kiedy to będzie pomalowane. No i znowu gdzieś tam moja szopka będzie odświeżona. Jezus, ile to lat minęło. Materiał jest. Sprzęciol jest. Kurde, schodzi to, postanowiłem to zrobić szybciej przecież. Bez sensu. No deski dookoła, żeby pomalować w garażu beton. Rozumiem. Gdzie moja dziewczyna? W domu, nie mogę jej wypuścić przecież tutaj. Na dworze leje co chwilę. Co leje? Czyli śpi w domu, jest? Tak. Żeby to z tym utwardzaczem zostawić na 5 minut, więc zostawię to i... A więc tak to wygląda przed malowaniem. Ale jest dobrze. No i nic. Czekam jeszcze 2 minuty i maluję to. Dziewczyny, aha, którą kocham i będę kochał wciąż. Dobra, wróciłem z piakiem. Minęło parę godzin i maluję to, bo to musi być gotowe do jutra, więc jadę. Malowałem cały ten garaż za 2:10, także dobry czas. Nie przejdę. Nie mam, kurde, jak wyjść. Chyba muszę iść po drabinę, żeby się przedostać na drugą stronę, bo został tam telefon. Będę musiał wyłączyć światło. Idę to zawinąć i będę kombinował dalej. Wow, zmieniłem ISO na maksa i zrobiło się jasno. Dobra, założenie jest takie, że wykorzystam wyciąg z mojej siłowni i przejdę na drugą stronę po telefon i powyłączam światła. Fuck.
Jeszcze jedno światło. Dobra, dość. Okulary też już tam zostały. Dość na dzisiaj spada. No nic, idę zobaczyć, jak to wyszło. Mam bajki, zobacz jaka nowa podłoga, ja pierdolę. Więc ja idę teraz wstawić pranie, posłuchaj mnie, co mówię. Idę wstawić pranie, zmieniłam ręczniki, tamte wysuszone powiesiłam i obiorę melona. Ta podłoga pomalowana, mogę się brać za te moje fotele, a właściwie ich podstawy. Obszlifuję, pomaluję. Kurde, ale drewno jest super, naprawdę. Tak wdzięczny materiał do obróbki i tworzenia czegokolwiek, że szok. Nie wiem, w 15 minut obszlifowałem to byle jak, konstrukcję zmontowałem też właściwie na szybko i jest fajnie. Świrował nie będę tego doszlifował, nie wiadomo jak, ale pomaluję to i biorę się za drugi fotel. Polecam takie zabawy z drewnem. Wierny Lidlowy odkurzacz. Okazało się, że właściwie zauważyłem, że te kółka można odkręcić, więc zastanawiałem się, czy by nie nakleić jakieś gumy na nie. No i znalazłem starą dętkę, więc będę ucinał dętkę, naciągał dętkę na te kółka i no i tyle. I to będzie koniec, już więcej nie robię, dość. Jaja muszą być, ale chciałbym już to skończyć i po prostu mieć boby. No i tyle. Zakończymy na tym. Krzesła zrobione. Garaż, podłoga pomalowana. Moja szopka gdzieś tam troszeczkę odświeżona została po tych wszystkich latach. No i tyle.